ogóle jak to ustawić. Zapomniałam, że się nagrywa. W każdym razie pomyślałam sobie, że pogadam cię do was z takim makijażem, który na YouTubie się nazywa makijaż do kawy. Może mi się nie skończy bateria, może mi się nie skończy pamięć, może się zrobi jaśniej, może będą warunki. Nie wiem, zobaczę. Jak się film nie nada, to go nie wpuszczę i tyle. Słuchajcie, powiem wam, co nałożyłam już na twarz, kiedy to w pierwszym odruchu się zrezygnowałam, aby nie nagrywać. I nałożyłam na twarz tą bazę z Rimmel Fix & Protect, bardzo fajna baza. No i wróciłam do mojego najwspanialszego podkładu o idealnym dla mnie kolorze, mianowicie L'Oreal Infallible 24 Stay Fresh w kolorze 120 Vanilla. Jest to idealny kolor dla osób o takim kolorze karnacji jak ja, czyli troszeczkę minimalnie wpadający w żółty, ale też nie za bardzo. No i mam już to na twarzy. Stwierdziłam, że nawet w sumie dobrze, że tego nie nagrałam, bo bez sensu was zanudzać tym, jak się nakłada podkład. W każdym razie jest jedna bobka podkładu. No i teraz, słuchajcie, rzecz, którą dostałam na urodziny, jak widać, bardzo mi się sprawdza, bo już jest jej dość sporo zużyte. Jest to korektor z Maybelline, który się nazywa Instant Age Rewind i on jest cudowny. Nie wiem, jaki on ma kolor w sumie, bo Neutralizer ma kolor. I on też jest świetny, dlatego że po pierwsze super kryje. Jest moim zdaniem trochę mało wydajny, bo on na krótko starczy. Ale też nie jest drogi, więc spoko. I on ma super krycie i też ma bardzo fajne żółte tony, więc na obszar pod oczami się nadaje idealnie. I też ja od razu używam go jako taki, powiedzmy sobie, korektor na bazę, na powiekę. No i sobie wklepuję wszystko. Nic odkrywczego. Nie wiem, słuchajcie, jak to będzie z tą moją działalnością na YouTubie. Na razie się nie będę wam do niczego zobowiązywała. Troszeczkę musiałam z wyniku tego, jaką mam sytuację, to troszeczkę musiałam pozmieniać swoje wszystkie plany, jeżeli chodzi o moją pracę na YouTubie. Bo musiałam między innymi na przykład rozwiązać kontakt z Rimmelem, o którym kiedyś wam mówiłam, że nawiązałam współpracę. Musiałam ją rozwiązać, bo ja, no wiecie, trzeba mierzyć siły na zamiary. Dobra, i teraz utrwalę sobie wszystko, co mam na twarzy, moją nowością. I jest to puder Vibo Banana Loose Powder. W końcu mi się udało go dorwać, słuchajcie, i to w Rossmanie, bo swego czasu tylko widziałam cały czas gdzieś na internecie, że one są. A nigdy nie mogłam go dostać, się tak strasznie denerwowałam, że niby on jest, a jednak go nie ma. Nie ma nic gorszego, nie? A też ten typowy fixing powder w ogóle całkowicie się, nie wiem, czy wycofali go, czy co, nie wiem, jakoś kurczę magicznie zniknął z rynku, więc byłam taka wkurzona. A ten, czemu ja to tak nakładam? Ja też nakładam gąbką. Słuchajcie, on jest żółty, ale nie zostawia takich żółtych placków pod oczami. Bardzo fajne. A moja siostra kupiła sobie, bo akurat były dwa ostatnie. No i Malwina kupiła sobie ten ryżowy, a ja kupiłam ten właśnie banana, ten żółty, bo mi się wydawało, że on będzie najbardziej zbliżony do Ben Nighan. Chciałam właśnie to przetestować. No i resztę twarzy sobie też nakładam ten puder, ale już będę. No i wracając do tematu, nie wiem, jak to będzie z tym YouTube'em. Słuchajcie, myślę, że na pewno jest to coś, co chciałabym robić i na pewno jest to coś, co chciałabym kontynuować. Natomiast no, życie zweryfikuje to, jak to wszystko się u mnie potoczy. Ale no, nie ukrywam, że chciałabym. Teraz sobie nakładam mój wysłużony już kobo pędzlem z czego jest Glam Brush T15. Tak sobie troszeczkę delikatnie zaznaczę pod kością policzkową. Ten pędzelek jednak nie jest aż taki precyzyjny, jak się spodziewałam, że będzie. I teraz trochę, żeby ocieplić tą twarz, to użyję sobie mojego ulubionego bronzera z Eveline w kolorze 51 Matte. On się świetnie sprawdza tak właśnie typowo do ocieplania twarzy. I używam pędzelka teraz z firmy w ogóle jakiejś no powiem wam, że kiedyś, jeszcze jak się nie znałam na jakości pędzli za bardzo i na tych wszystkich
firmach, to sobie kupiłam właśnie sama zestaw pędzli jakiejś firmy Make Me Up, no to było w ogóle chyba na... No gdzieś tam na internecie, gdzie były jakieś zniżki, jakieś kupony, już nie pamiętam jak strona się nazywała, na Grybonie to było, no i właśnie wtedy tam kupiłam sobie taki zestaw pędzli i też później z tej nazwy, tego zestawu pędzli się wzięła moja pierwsza nazwa kanału, którą miałam, czyli właśnie Make Me Up. No ten bronzer jest fajny, bo on właśnie tak moim zdaniem bardzo naturalnie ociepla tą twarz. Nie da jakiegoś pomarańczowego koloru, chociaż też nie zdziwiłoby mnie to, jakbyście widzieli coś zupełnie innego na kamerze, bo to też zawsze tak jest, że w kamerze to zupełnie inaczej wygląda niż na żywo, więc ja za to nie odpowiadam, moi drodzy. No i teraz już moja w ogóle zajechana na maksa paletka na wyczerpaniu totalnym, muszę sobie kupić nową z Vibo Free Steps to Perfect Face i ten róż uwielbiam w niej. Uwielbiam, bo on jest taki bardzo... On to jest w ogóle kolor różu, który absolutnie do każdej dziewczyny będzie pasował, bo on jest taki koralowy trochę i moim zdaniem on podkreśli każdą urodę, będzie to wyglądało super. No i teraz z tej samej zajechanej paletki rozświetlacz. Wiem, że nie każdy to lubi, ale ja to lubię. Mi się to podoba. Jakby mi się to nie podobało, to bym tego nie robiła. Kiedyś ktoś mi napisał w komentarzu, serio uważasz, że to dobrze wygląda? Nie. Jakbym uważała, że wygląda to źle, to bym tego nie robiła chyba, nie? Ale wiem, że też nie każdemu się to musi podobać, no i spoko. Okej, więc jako taka twarz jest ogarnięta, ja tak twarz ogarniam na co dzień. I teraz powiem wam, że jeżeli chodzi o moje brwi, to do brwi używam Caprani Pędzel. Do brwi ostatnimi czasy używam na co dzień, kiedy nie chcę, żeby one były takie bardzo, wiecie, porządnie wyrysowane i dobrze zaznaczone, to używam sobie właśnie tego bronzera z Kobo, moi drodzy. I on mi się bardzo fajnie w tym celu sprawdza. Ogólnie ja mam, tak, ja mam brwi, jak mam zrobioną henne, tak jak teraz. Czyli, no, w poniedziałek będą 2 tygodnie po hennie. No to ogólnie powiem wam, że mi się ta henna dość dobrze trzyma i ja też mam te swoje brwi takie w miarę, no, nie mogę na nie narzekać, bo one mają z natury dość fajny kształt i to by było grzechem, jakbym narzekała. Ale chodzi o to, że że jak są zrobione henną, to są jeszcze bardziej tak, powiedzmy sobie, podkreślone. To one wtedy nie wymagają tego, żeby na jakoś na co dzień, żeby jakoś nie wiadomo jak je podkreślać. Oczywiście wiadomo, że jakbym chciała, to bym to mogła zrobić, bo one no, są dalekie od ideału, nawet jak są, wiecie, świeżo po tej hennie. No ale ogólnie to moim zdaniem wystarczy właśnie uzupełnić gdzieś tam jakieś brakujące elementy i moim zdaniem to wygląda całkiem spoko. Później używam sobie też już produktu, który mi się kończy i który muszę kupić w najbliższym czasie, czyli żel z Golden Rose, ten taki mocno utrwalający. No i muszę wam powiedzieć, że to już jest produkt, który się u mnie sprawdza bardzo dużo czasu. On też jest bardzo wydajny i dość tani moim zdaniem jak na swoją wydajność, bo ja dopiero teraz kończę drugie opakowanie, nie wiem w jakim czasie okresie, ale no ogólnie skoro nie wiem w jakim czasie okresie, to znaczy, że dość długo już to trwa. Nie wiem za bardzo jak ja w tym kadrze wyglądam, w ogóle trochę już wyszłam z wprawy też w nagrywaniu, więc musicie mi to, musicie, każę wam, abyście mi to wybaczyli. I teraz sobie na powieki nałożę trochę, żeby tak nie było nudno, tak jak ostatnio w makijażu do kawy. To nałożę sobie Mary Luminizer na tą część ruchomą powieki i nałożę sobie to po prostu palcem na nieprzypudrowany wcześniej korektor. Czyli sobie poprawiłam, żeby nie wchodził mi w zmarszczki i na cały obszar tej powieki ruchomej nakładam sobie ten rozświetlacz i to jest spoko opcja na co dzień, jak nie chcemy się sięgać po żadne cienie, nie macie czasu się zastanawiać, jak się pomalować, to jest opcja po prostu idealna, bo po prostu znowu się zaczynamy, po prostu bierzecie sobie właśnie taki rozświetlacz, oprócz tego możecie sobie wziąć bronzer, ja sobie wezmę ten cieplejszy z Eveline, pędzelek do blendowania, troszeczkę od góry
Możecie sobie zaznaczyć załamanie powieki, żeby coś się tu zadziało, ale też jest to makijaż niewymagający, więc myślę, że dla osób, które za bardzo nie lubią na to poświęcać czasu albo nie potrafią tego robić i nie chcą kombinować, żeby sobie nie narobić krzywdy, to jest właśnie makijaż idealny do ogarnięcia się. I każda z Was będzie w tym makijażu dobrze wyglądała, zarówno ciepłe typy urody, jak i troszeczkę chłodniejsze. Chłodniejsze mogą po prostu, te, które mają chłodniejszy typ cery, to typ urody, to mogą po prostu sobie użyć tego chłodniejszego bronzera, na przykład takiego, jakiego używacie do konturowania, a ja sobie używam tego cieplejszego, bo ja mam cieplejszy typ cery. Amen, koniec. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o zakres mojego super skomplikowanego makijażu oka. No i można by było oczywiście dać kreskę, ale ja tej kreski nie zrobię, bo mi się nie chce, a poza tym odwykłam, więc nakładam tusz. Ten tusz jest z firmy Maybelline i się nazywa The Falsy Squish Up Drama. Mi się on bardzo dobrze sprawdza, bardzo go lubię, szczególnie, że spoko ten tusz jak troszeczkę przeschnie. Jak wiecie, ja i moje naturalne rzęsy to nie jest nic porywającego, ponieważ moje naturalne rzęsy, jak wiecie, ci, którzy mnie oglądają dłużej, nie należą do rzęs jakichś długich. Ja mam ciemne swoje rzęsy, ale no one nie należą do rzęs długich, więc ja poza tym też osobiście, jak wiecie, jestem maniaczką rzęs sztucznych, więc ja po prostu nawet w makijażu dziennym bardzo lubię sobie założyć rzęsy sztuczne, bo po prostu lubię, oczywiście dałabym radę, przeżyłabym, nie muszę tego robić, ale lubię, więc to robię. No, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jestem wyjątkiem i raczej te osoby, które się jakoś nie lubują specjalnie w makijażu, tylko ułożenia makijaż po prostu za coś takiego typowo użytkowego, to wiem, że dla takich osób przyklejanie codziennie rzęs to jest totalna abstrakcja, także spoko, ja Was rozumiem. I teraz, kiedy czekam, aż te rzęsy mi po prostu przeschną i na usta sobie nałożę pomadkę, do której się zaczęłam, powiedzmy, w miarę przekonywać. I to jest pomadka z Golden, znaczy w sensie nie do pomadki, tylko do koloru, bo to jest kolor numer jeden z tych serii tych Liquid Matte Lipsticks z Golden Rose. Ja dotychczas cały czas trójka, ale od niedawna właśnie stwierdziłam, że muszę wypróbować ten kolor i powiem Wam, że może jako krycie, jako samo to, jak on wygląda z bliska na ustach, to nie jest super, ale tak z daleka to, co będziecie widzieć, kolor też będzie wyglądał fajnie, jeszcze z tym makijażem oka to już w ogóle. Ale też wiem, że nie każda z Was się polubi z tym kolorem, bo wiem, że dużo osób po prostu nienawidzi wręcz tego koloru i uważa, że w nim wygląda strasznie niekorzystnie, a mi się wydaje, że ja bym wyglądał dobrze, może jeszcze jak zaraz dokończę moje oczy, to będzie troszeczkę lepiej. No, ale słuchajcie, wracam do Was z filmem luźnym, bo stwierdziłam, że tak dawno mnie nie było, że teraz to by było dziwne, jak ja bym tutaj Wam nagle zaczęła nie wiadomo jakie rzeczy opowiadać i co tutaj Wam pokazywać. Więc myślę, że taki luźny film na początek będzie całkiem spoczko. Znowu nie wiem, czy się nagrywam, czy się nie nagrywam. Masakra. W ogóle tak nie lubię mieć rozpuszczonych włosów, ale dzisiaj te włosy umyłam, więc stwierdziłam, że niech trochę sobie będą rozpuszczone, niech trochę sobie odpoczną, bo wiecie, no też, no to jest chyba niezdrowe, nie? Nie wiem, ja się nie znam, ale tak mi się wydaje, że te włosy czasami aż mnie bolą cebulki właśnie jak mam kucyka albo jakiegoś koka. I wydaje mi się, że właśnie te włosy muszą sobie troszeczkę odpocząć u nasady, że nie mogą być cały czas związane. Też jak wiecie, ostatnio lubię różne zaplatańce, ale też nie zawsze chce mi się je robić, bo też już nie zajmują mi tyle czasu, bo już jak nabrałam wprawy, to już nawet szybko to robię, no ale jakoś, nie wiem, nie zawsze mam chęć temu poświęcać czas. Dobra, teraz muszę sobie przeschnąć troszkę. To jest mój właśnie makijaż dzienny. Makijaż do kawy, którą wypiliście, a ja nie. Mam nadzieję, że się cieszycie, że przygotowałam dla Was ten film, że się mogliśmy zobaczyć po dość długim czasie niewidzenia się, po półtorej miesiąca. To jest do mnie niepodobne, tego nigdy wcześniej nie było, ale bardzo się cieszę, że mogłam do Was
przyjść, usiąść, zasiąść, że się rozpogodziło, że się zmieniła pogoda. Jak tylko zaczęłam nagrywać, jak jednak się nie poddałam tej złej aurze, to jest też znak, że właśnie nie powinniśmy się poddawać złej aurze nigdy. Zawsze trzeba mieć dobre nastawienie, chociaż to też nigdy nie jest takie proste, no ale wiecie. No i jest straszny wiatr i w ogóle, ale fajny dzień i mam nadzieję, że ten makijaż Wam się podoba, mam nadzieję, że będzie dla Was użytkowy i że Wy sobie z niego skorzystacie.